W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Do was moje słowo, drogi bracia i sestry, do śnił cerkownej piśni, do czytanego przed chwilą Ewangelia, do wuczuju i te krótkie słowo. Chcę wam przygadati, że święte Ewangelie to Boże słowo, Boża nauka z nieba, czemu niebesna rosa krypić i piddzierżuje chrześcijańską duszę. Kto z was maje moć posło, niechaj i sobie i towaryszam wyczytuje po zmozi każdej dniny, co kto jiś toho chliba i kto pije z tej czaszy, woskresne z Chrystom do nowego, do wiecznego życia. Konajuczy na Chrystii, Chrystos poruczył nas swojej preświetnej materii, dał nam jej za matier, bo ona i teper z nieba, jak najlepsza mama, opikuje cię, mowy cię, wstawiaje cię za nas i maje dla nas lubow prawdziwej materii. Jakie szczęście dla nas, biednych grzeszników na tym świecie, preświatu, preczystu Bogorodicu, nazywati swojeju materią, przybiegać do niej u każdej potrzeby, jak dziecina do matki, znać i pamiętać pro te, że ona, jak najlepsza mati, dbaje pro nas i nami opiekuje się. Buďte, moi drogi, gordi z toho, że wy je dziećmi takoj matery. A po woskreseniu swym Chrystos wyszył się z apostołami 40 dni, ustanawiał, organizował swoją cerkwę odnu, одиноку, що мала всіх людей зібрати в одно, що мала сповнити чи докінчити його діло проповідання людству Божих правд і ведення їх до вічного спасення. Організував свою церкву та, як сам каже, побудував її на власті, Вселенській власті на цілий світ, яку з ключами царства свого передав верховному апостолові Петрові. Та свята церков одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам, апостольська, бо побудована на апостолах, та церква свята, який дар для людей, яке безконечне добро, яке щастя бути дитиною, членом той Христової Вселенської церкви.